służyć sztuce i muzyce, jednak ta normalna praca nie jest nam dana. Jedyną osobą, która uniemożliwia nam tę normalną pracę, jest osoba naszego dyrektora, Marcina Miesiłowskiego, która odwołania została wszczęta w stosunku do pana dyrektora. Jednak pan dyrektor ciągle jest, nie ma ostatecznej decyzji, a chcielibyśmy, aby ta decyzja zapadła jak jesteśmy w stanie już w tej chwili artystycznie wypowiadać się w obecności dyrektora. To jest po prostu dla nas zbyt duży stres, zbyt duże obciążenie i nie możemy tego robić.